Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego łowcę, ponieważ mamy troszeczkę na tym łowcy do zrobienia i dzisiaj będziemy właśnie robić sobie poszczególne czynności, takie jak na przykład zamknięcie wieży, bo tak jak wam wspominałem, tutaj w tym świetle już widzicie oko, mamy na 94 poziomie, więc no tak naprawdę zbliżamy się do tego, aby je wykarmić na setny poziom. Co za tym idzie, no musimy tą wieżę ukończyć, aby móc tutaj tego Heraldona złapać. Co prawda prawdopodobnie Paladon będzie możliwy do złapania w najbliższy weekend, co za tym idzie, jakby zwiększa nam się szansa na pokonanie tego Heraldona, bo jeżeli nie mamy Paladona, to ten trener, jaki musimy mieć tutaj w podziemiach, to jest minimum 13, więc byśmy musieli skrócić go tak naprawdę i chyba nawet może to zrobimy mimo wszystko, bo jednak czekać do weekendu, to byśmy musieli troszeczkę tutaj sobie troszeczkę tych jedzonek byśmy stracili, tak mi się wydaje, a tak to byśmy mogli go od razu tutaj pokonać, więc chyba tego trenera sobie skrócimy, no ale jeżeli nie, to byśmy musieli czekać do weekendu i złapać tego Paladona, bo z Paladonem trener 12 w zupełności wystarczy, aby to przejście zrobić. No ale co najważniejsze, to właśnie tą wieżę musimy zamknąć i tym się będziemy głównie dzisiaj zajmować. Jak sami widzicie, już tutaj mi się kończą powoli, w sensie już tutaj będziemy te przejścia robić ostatnie już. Już tutaj w ogniu zresztą zrobiłem, zaraz wam walki pokażę. Tutaj w wodzie już mam tego węża na 64. Pokonałem od razu żółwia tutaj tą siedmiornicą na setce, żeby już go mieć odblokowanego, żeby go tylko złapać w urodzinki. Więc okej, może na samym starcie pokażę wam te walki, bo zapisałem tutaj. Mam tutaj z Jęzogniksem zapisaną walkę, czyli z przedostatnim petem w właśnie ogniu. Około 20 grzybów mi poszło na przedostatnim ostatniego i ostatniego właśnie peta, więc nie było tragedii. No tutaj same kryty od Smokiego i dosyć łatwo to padło. No i teraz mamy z Rozpirem, no ten Jęzognik to jest tak naprawdę największy problem, bo tutaj jednak Rozpir to jest wojownik, a my mamy zwiadowcę, czyli tego właśnie Smokiego, więc tutaj jeżeli chodzi o tą walkę, no to problemów dużych nie ma. Znaczy nie ma, no sami widzicie, że tutaj dostaje mocno ten Smokey, ale jak tutaj zaczną się uniki, zacznie się ten właśnie, ten festiwal szczęścia powiedzmy. Zobaczcie, że tutaj 156 tysięcy, no i tutaj w ogóle 3 chyba, o ile dobrze widziałem, mocne kryty od Smokiego na koniec. No i tak jak mówię, około 20 grzybów na to nam poszło i sobie to zakończyliśmy, jeżeli chodzi właśnie o ogień. Już tu zresztą Rozpira mamy na 16 poziomie, także już to było jakiś czas temu. Dobra, przede wszystkim co my dzisiaj musimy zrobić, to ten kryształ musimy dać tutaj wojownikowi. On tutaj ma dosyć mocny z tego co widzę, ale okej, tutaj możemy dać, bo ma niecałe 400. I tak, co nas interesuje, przede wszystkim musimy znaleźć broń, bo jak sami tutaj widzicie, około tak 50 średnich więcej już nam bronie dają, także wypadałoby zmienić. Dodatkowo jeszcze z ulepszoną jakością przedmiotu, już tutaj sobie przed odcinkiem naszykowałem właśnie itemki na tą ulepszoną jakość. Tutaj mam 2, tutaj mam 2 i w bucikach mam 2, żeby po prostu te średnie były jeszcze większe w tych broniach. No i co, szukamy czegoś oczywiście z runą, więc zwykłe bronie bez runy sobie pomijamy. No i oczywiście, o tutaj już 63 nawet, oczywiście na zręczność, no i jakiś rozrzut przydałby się dosyć fajny, ale to zobaczymy, czy nam się uda znaleźć. O, no i już się udało znaleźć, proszę bardzo, runka 17%, a my tu mamy 19, no to stracimy trochę, 2% tej runy stracimy, to akurat nie jest nic fajnego, ale za to mamy, no rozrzut też trochę mniejszy, no ale 70 średnich więcej, no to jest bardzo dużo. Dobra, weźmiemy to i jeszcze może powiedzmy troszeczkę roli sobie tutaj poszukamy. Tu na inteligencję, no ta runa 2% tracimy, to mnie troszeczkę niepokoi. Ale chyba i tak się opłaca, no jednak 70 średnich to jest bardzo dużo. Tu mamy runę, zobaczcie, 20%, ale znowu bardzo słaby, słaby rozrzut i generalnie słabiutka ta broń. No dobra, no jeszcze tutaj troszeczkę poszukamy, na pewno to pomoże w zamykaniu tej wieży, więc to głównie o to chodzi. Jeżeli by nam się udało szybko zamknąć, to może jeszcze jakieś inne lochy byśmy tam popróbowali pocisnąć. 21%, 70 średnich, zręczność, zobaczcie jaki ładny rozrzucik. No i dobra, i w zasadzie tego szukaliśmy, więc dobra, to oczywiście sobie od razu tutaj odzyskujemy. Tu bierzemy cyk, ulepszamy razy 5, dokładnie, i poczekajcie, to możemy w sumie, co dzisiaj chcę, buty, więc to możemy dać do rozmontowania, dobra, pyk, no i tutaj mamy razy 5, to już możemy ubrać, idealna broń tak naprawdę, nawet zobaczcie, że nie musieliśmy aż tak długo szukać. Zaraz sobie to oczywiście zaczarujemy, tylko tutaj poczekajcie, dobra, wejdziemy do tej wiedźmy, to musimy na pewno zaczarować. Czy tutaj coś mamy do zaczarowania? Nie, oni też mają podniesione levele, więc generalnie chyba jeżeli chodzi o
o nasz tutaj, naszą gotowość, to jest ulepszone razy 4, możemy jeszcze raz, żeby było razy 5, to jest tylko razy 3, no to możemy cyk, no i chyba tyle, resztę już tutaj z tego co wiem mamy razy 5, więc jest spoko i dobra, i chyba jesteśmy gotowi tak naprawdę na tą naszą nieszczęsną wieżę, aby ją tutaj machnąć. Wydaje mi się, że bez problemów powinniśmy ją pokonać, ale to jeszcze oczywiście zobaczymy. Dobra, poczekajcie. Ja tutaj już dzisiaj na koncie generalnie wszystko zrobiłem, więc jeżeli nawet tutaj mi się uda coś pozamykać, to i tak nie złapę już dzisiaj tego peta, ale też pewnie popróbujemy, zobaczymy. Na razie priorytet to jest wieża. Mamy 99 poziom, czyli jeszcze dwa przed nami. I co? No i wchodzimy, klikamy i próbujemy sobie pokonać. Teraz mamy nano robocią papkę, jest to 396 poziom, jest to oczywiście wojownik, tak jak tutaj końcówka całej wieży to są właśnie wojownicy. No i co, no często je tutaj schodzi poniżej połowy i dokładnie, dosyć szybko padła, zresztą sami widzicie, nie wiem czy wam tą walkę pokazywać, 50 nam dodaje aż tutaj dla maga, więc oczywiście podmienimy od razu. Dobra, cyk, już tutaj by się przydało też w ogóle przebrać, bo od ostatniego epika trochę tych leveli wbiliśmy, no ale to oczywiście na następnym coś sobie pewnie podziałamy. No i dobra, i mamy ostatni poziom wieży, tamten padł dosyć szybko, mogę wam w sumie pokazać od razu, żeby nie było. Wojownik ile zabrał? Wojownik zabrał tylko 6 milionów, mag zabrał 8 milionów, no i Kunegunda też wcale dużo nie zabrała, bo zabrała tylko chyba 35 czy tam 33 jakoś tak, o ile dobrze widziałem i dobrze policzyłem, z moją matematyką wiadomo jak jest różnie. Okej, i dobra, i my tutaj teraz działamy. Czy jak kliknę pomin, dobrze pamiętam, dobrze, to się odrodzimy. No i co, raz się tutaj odrodziliśmy, drugi raz się odrodziliśmy, tak więc głównie no my tutaj i chyba, a nie, teraz jeszcze nam się udało już bez odrodzenia, ale no mówię, głównie my tutaj podziałaliśmy. Dobra, lecimy do setki i próbujemy tą setkę sobie już rozpykać. No już tak jak mówiłem, to jest łowca mimo wszystko, więc on tutaj, te jego odrodzenia są dosyć mocne. Tak mi się wydaje, że nawet na około 315 już mogliśmy tą wieżę na spokojnie zamknąć. Tutaj odrobina szczęścia, jakieś ze 3 odrodzenia powiedzmy, troszeczkę uników od Kunegundy. Zobaczcie, i pykło, patrzcie jak szybko ja na to przygotowałem, o wiele więcej grzybów. A tu się okazało, że po dosłownie nie wiem ilu, 50 nawet nie, udało nam się wieżę zamknąć, więc mamy ją zamkniętą, super, mamy jakiś hełm, zaraz nam pewnie achievementik wleci, plus 126, boże jakie tu już są, o dokładnie, ukończ wieżę. Ja ten odcinek nagrałem w niedzielę, to tak swoją drogą, wy go pewnie widzicie w poniedziałek, dlatego że w poniedziałek chyba nie będę miał czasu na nagranie, a o 16 chcę wam coś puścić, więc dlatego ten odcinek właśnie sobie nagrywam lekko na zapas, ale tak już nie będę robił takich zapasów, że tam na przykład tydzień do przodu nagrywać czy coś takiego, tylko będę sobie robił to właśnie tak delikatnie, dzień, góra, dwa i was o tym informował. Dobra, no i co, no wieża zakończona, tak naprawdę strasznie mało nam to zużyło grzybów, o wiele mniej niż planowałem. Pokażę wam tą walkę też, żeby już tutaj nie było. Raszplunka, no z nią tutaj mówię, no na łowcy, na berserku i na zwiadowcy slash tam zabójcy, no to ta wieża, ukończenie jest nie takie trudne. Gorzej tutaj mają właśnie paladyni bądź też wojownicy, z tym może być ciężko. U nas na W40 na przykład my też idziemy w oko i też by wypadało tą wieżę w miarę szybko zamknąć, no ale wojownikiem może być różnie. No tu wojownik za wiele nie zrobił. Ten mag widzę, że też tutaj tak samo, no jeszcze tutaj hitka jakiegoś włoży, no ale tak samo za dużo nie zrobił, 144 miliony, Kunegunda mało zbiła, 126 dla nas i zobaczmy jak to wyglądało. Pierwsze odrodzenie, no dosyć sporo za pierwszym razem, żeśmy zbili, ale pewnie tutaj było drugie, dokładnie 20 milionów za drugim, więc mniej, o ile dobrze widziałem. No i teraz pewnie trzeci raz się odrodziliśmy. I dobra, czy był czwarty, czy już tu sobie poradziliśmy? Tu widzę mocny krytyk, kolejny mocny krytyk, więc okej, okay, wystarczyły znowu chyba 3 odrodzenia, dobrze mówię, czy 2? Nieistotne, no widzieliście walkę, kto chce to może napisać. Okej, okay, więc wieża ukończona, bardzo prosto. I co teraz? No teraz byśmy tutaj popróbowali jakieś lochy pewnie, ale zanim do tych lochów przejdziemy, to popróbujemy sobie pozamykać te środowiska, bo one już tutaj są bliskie do zamknięcia. Natomiast ja nie wiem, czy będę miał czas po prostu nagrywać w czasie, w którym właśnie już będę miał tutaj setne poziomy, więc popróbujemy sobie pozamykać tego. I dokładnie, tutaj jeżeli chodzi o ten mrok, no to byłem prawie pewien, że zamkniemy dosyć szybko, także Diabłoczort
po jednym grzybku nam padł, zawsze to trochę expa i tak dalej, więc spoko. No i co, no mam tutaj dużo jadzonek z mroku, więc tego Lilarysia i tak do setki jutro dokarmię, ale zobaczymy jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o walkę z Jadunem. No to jest walka zwiadowcy ze zwiadowcą, więc tutaj główną jakby rolę odgrywają uniki. Tamtej walki nie chciałem wam zapisywać, bo to zresztą sami widzieliście. Tam w ogóle ten przedostatni w mroku to jest bodajże wojownik. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydawało, że to był właśnie wojownik, więc jakby no... Nie jest to takie trudne właśnie dla tego Lilarysia, dlatego tak szybko padł. No a tutaj z tym Jadunem może być kłopot. No sami widzicie, że my go nie dokarmiliśmy do setki. Jeżeli wy... O, i padł, dobra. O nie, nie zapisałem. Poczekajcie, on się zapisze i tak. Tutaj się nie zapisał, ale jak weźmiemy sobie na przykład tutaj walkę z kimś, cyk, zapisz walkę, to powinniśmy mieć go. To taki trik, o którym już wam pomówiłem kiedyś. I okej, dobra, Jadun jest, więc sobie oczywiście obejrzymy. No wiadomo, że szybciej by padł, no tu jest kwestia szczęścia, no bo to mówię, te uniki muszą siąść, ale no on szybciej by padł, jakbyśmy go dokarmili do setki, a że tutaj chcieliśmy na odcinku już zamknąć, to spoko. No zobaczcie, ile tutaj HP zostało, ile my tutaj musimy mu zbijać, no tutaj masa uników musiała siąść. Tak to wygląda, ale co jest ważne w tych przejściach, jeżeli zrobimy dobre przejścia, te środkowe, to potem zamknięcia tych właśnie lochów, w sensie lochów, tych środowisk nie jest takie trudne i nie kosztuje nas tyle grzybów, ile by nas kosztowało, gdybyśmy jakieś słabsze, na przykład gdybyśmy tu poszli w toperza, to jest o wiele cięższe przejście i tak dalej, więc tak to nie jest takie trudne. I okej, jutro sobie tego Jaduna postaramy się złapać, bo wiadomo, to jest legendarny pupil, on może tak łatwo nie dać się złapać i już go będziemy karmić, przy okazji Lilarysia dokarmimy do setki. Bo jednak na brak tutaj jedzonek do mroku, no to my nie narzekamy. Okej, okiem myślę, że Paladona już możemy też machnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj to już powinno paść. No tam widzieliście, bliska próba, dosyć mocno. 94 oko, no nie, no on tutaj już powinien klęknąć. Tak mi się przynajmniej wydaje, dobra, coś tu chyba zlagowało. A nie, to po prostu się wyłączyło. I okej, lecimy. No spróbujemy już tutaj przepchnąć. Wiem, że mógłbym oczywiście dokarmić, żeby tutaj się bardzo nie męczyć z tym, ale już skoro mamy odcinek, skoro ta wieża tak szybko padła, to sobie popróbujemy właśnie tego Paladona także tutaj pokonać. No mam nadzieję, że jako tako to nam siądzie, dokładnie, siadło nam. No Heraldona jeszcze nie mamy szans pokonać, tutaj to przejście akurat nie jest wcale takie, w sensie z dzinki na oko jest proste, jeżeli mamy wszystkie pety, te które możemy mieć, tak jak ja w tym przypadku, natomiast no tutaj z oka na Heraldona, no to mówię, no ten Paladon bardzo dużo daje, więc musimy go złapać, no i oko przede wszystkim nakarmić do stówki. Dobra, lecimy dalej, mamy wykijadło, no i tutaj dwóch ostatnich to jest wojowników. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Więc tutaj no jeżeli jakieś szczęście by dopisało, jeżeli chodzi właśnie o uniki, to moglibyśmy nawet dzisiaj to zamknąć. Mamy 12 trenera. Poczekajcie, ile nas w ogóle skrócenie tego trenera by kosztowało? 680, no to nie, dużo. Nie będziemy na razie tego robić. Więc sobie tutaj przejdziemy. No i co? No powinniśmy, kurczę, powiem wam, że... Nawet to już pozamykać, o ile tak jak mówię, by to szczęście siadło. No tutaj długo do tej ziemi nam brakowało, w sensie często nam brakowało bardziej jedzonek. Co za tym idzie, coś tutaj mi się kurde, zobaczcie, jakieś tutaj błędy, że klikam ten Enter, bo serwer nie odpowiada. No dawaj, coś tutaj, zobaczcie jak to przeskakuje, a to przez mój internet niestety. Dobra, no lecimy dalej. Często mi brakowało pożywień do tej ziemi, tak to już byśmy mieli na poziomie właśnie tam mroku, bo do mroku mi, jak sami widzicie, nie brakuje tych pożywień, więc już też byśmy kończyli, no a teraz się musimy troszeczkę pomęczyć, ale dobra, ten padł, spoko, nie będę wam na razie pokazywał, w sensie w ogóle wam nie będę tego pokazywał, jeżeli by nam tyranożaur padł, to wtedy wam oczywiście pokażę, bo myślę, że no jednak zamknięcie to jest coś ciekawszego. No tu musimy kopalnię mieć na 20 poziomie, więc no do tego jeszcze troszeczkę nam brakuje. No ale dobra, no tego tyranożaura sobie spróbujemy już machnąć też. No widzicie, tutaj też expa dosyć sporo dostajemy. No tam widzicie, z 9 milionów na 1 200 000, więc tutaj kwestia jakiejś tam ilości uników, mniejszej bądź większej, no i oczywiście by to padło. Ale dobra, popróbujemy ile? Do 1300 może jakoś tak.
ze 130 prób na niego. Oczywiście, no też wiadomo, że tutaj mógłbym dokarmić i to by padło o wiele prościej, bo jednak to jest 9 jedzonek. No ale skoro mamy już na tym poziomie, skoro nagrywamy odcinek, to będziemy sobie próbować już tutaj to zamknąć, aby zacząć karmić. No znowu 1 300 000 mu zostało, więc nie fajnie. No ale okej, no to jest 12 trener, pamiętamy, więc nie duży, nie mały, taki można powiedzieć średni, jeżeli chodzi o ostatnie przejścia. O tutaj zamykanie właśnie tych środowisk, można było lepiej, można było gorzej, więc i tak nie jest źle, mi się wydaje. No już niewiele brakuje, bo tam 4 dni jak sami widzieliście, więc niewiele brakuje, aby właśnie tego trenera sobie na 13 postawić. Ale no jeszcze tutaj nie będziemy tego, mówię, skracać ani nic, bo nie ma to mniejszego sensu. No kurczę, jakby ten tyranożar nam padł, by było fajnie już sobie go tutaj jutro złapać. No ale zobaczymy, no jeszcze troszkę prób mamy, może by się tutaj udało. No na tym ekspie mi zależy, może byśmy nawet 323 wbili dzięki właśnie tym przejściom. W wodzie tam chyba nie ma szans nikogo pokonać na ten moment, więc mówię, no nie ma to najmniejszego sensu, aby próbować. Ale tutaj tego tyranożarła, chociaż tam w wodzie oczywiście możemy, w sumie mamy 6-4 tego węża, tam ma 6-6 kolejny, może by padło, zobaczymy. No klikniemy tam na próbę, dobra, padł, super. I tylko 4 więcej niż żeśmy planowali, więc jak najbardziej spoko. To nam się oczywiście nie zapisało, ale znowu tutaj spróbujemy sobie kogoś machnąć, zapiszemy walkę, cyk, no i mamy tyranożarła i zobaczmy, ile tutaj było potrzeba uników. Możecie liczyć, ja tutaj nie będę na głos liczył, bo to może irytować tam kogoś, ale jeżeli ktoś chce, to może sobie policzyć i napisać w komentarzu, ile w tej walce było potrzeba uników, no bo na pewno sporo, tak? No tutaj jeszcze widzimy, że zablokował chyba drugi raz w ciągu tej walki. Tu jakiś fajny krytyk, no tutaj już niestety bez krytyka, znowu fajny krytyk. No i zobaczcie, że tych uników, no to jest właśnie magia tych przejść, jeżeli karmimy zwiadowcę i walczymy z wojownikiem. To nawet sami widzicie, zobaczcie, on ma tutaj staty 9300, ten ma 24000 siły, no i jest szansa go pokonać. Okej, tutaj sobie jeszcze na godzinkę ustawimy tą wartę, na kolejną godzinkę w sensie. Dobra, czyli jutro już mamy do złapania 2 pety, więc jest jak najbardziej spoko. W ogniu już tutaj sobie karmimy tego ostatniego i dobra, czy my tutaj w tej wodzie jesteśmy w stanie tego głębiona pokonać? No nie, no tutaj raczej nie ma to sensu. Sami widzicie, no tutaj jest 64 na 66, no i to jest 2 magów, więc jednak tego węża trzeba podkarmić. Dobra, no ale niewiele nam brakuje do levela, więc pewnie jeszcze sobie wejdziemy w lochy, które mamy minutę 17, więc już dosyć sporo. Także tak na szybko w te lożki popróbujemy sobie tutaj wejść i coś poklikać. Mamy Smoldera. Smolder to jest mag, ale pamiętamy, że tutaj zmieniliśmy broń na dosyć mocną, więc może tutaj jakby jakieś krytyki siadły. No tutaj nie możemy liczyć na odrodzenia, tak jak wiadomo, no bo jest to mag niestety, ale jeżeli by tu jakieś fajne krytyki nam posiadały, no to dlaczego by nie próbować sobie go tutaj zabić. No tam widzimy 4 miliony, były też 2 miliony, więc jakieś tam bliskie próby siadają, ale no chyba, no nie, raczej by nam dał level. To już jest 8 poziom tego Hemoridoru. Wiem, że już tutaj niektórzy zwiadowcy na moim poziomie, nawet od nas z gildii, tam chyba Sparg już go pokonał, więc jest on na pewno do zrobienia. Ale chyba nie ma co go klikać, więc lecimy dalej, okej. Dalej, Góra Olim, tutaj jest Meduza to jest mag, no nie ma nawet szans z nim. Tutaj mamy tego Hurgrida, to jest wojownik, 14000 siły, no ale tam była jakaś bliska próba. I okej, padł, spoko. Walka nam się, widziałem, że zapisała. Mamy coś do kibla, będzie na jutro od razu. Dobra, obejrzymy sobie z nim. Tutaj będę pomijał, żeby was nie zanudzać. Weźmiemy pomin, pierwsze odrodzenie, zabraliśmy mu, no dosyć sporo. Drugie odrodzenie. No i tu go już pewnie dobiliśmy, więc 2 odrodzenia wystarczyły. Dokładnie, no tu mocny krytyk, 90 milionów expa, no nie ma szału. Ale okej, okay. I teraz mamy maga Psyriusz Borg. Ile on ma tutaj inteligencji? 12000 i 71 milionów, a ten ma ile? 15000, ale za to ma HP o wiele mniej. No więc tutaj jego byśmy pewnie szybciej machnęli, ale dobra, na razie nie będziemy próbować. Tutaj jest Hel to jest mag, jest prostsza w zabiciu od tego Smoldera, więc może byśmy dali radę ją tutaj machnąć.
ale to jest dopiero trzeci z tych nordyckich bogów, więc i tak nam za wiele to nie da. Dobra, na razie nie klikamy. Tutaj ten Gurołaz, no to jest dla nas, no chociaż już tutaj pół HP mu zjeżdżamy. Jakbyśmy się odrodzili może z 4 razy, to może by się udało go tutaj machnąć, ale chyba to jeszcze za wcześnie. Gurołaz jest po przebraniu, tak mi się wydaje. Jak się przebierzemy w nowiutkie epiki, to myślę, że tego Gurołaza byśmy byli w stanie pokonać. Spróbujemy Tornado. Tutaj tego Tornada klikłem chyba z 2-3, żeby dobić level, ale sami widzicie, że teraz mamy bloków dużo. Mamy tutaj nietoperz za nietoperzem, czyli to są sami wojownicy, no ale widzicie, że oni tutaj jako tak opadają mimo wszystko. Ja myślałem, że to będzie większy blok, no ale mówię, no zmieniliśmy tą broń, więc to nam na pewno dużo dało. No i tutaj ci wojownicy, jeżeli gramy tym łowcom, to wcale nie są tacy trudni. Jakieś tam odrodzenia i by to siadało. No to niestety musimy sprzedać, bo nie ma co trzymać, nie mamy też dużo miejsca. No i tu nam wyleciało, zobaczcie, odporność na ogień plus 31, no tracimy 2000 pancerza. Nie będziemy na razie pod Miaźno, już przeczekamy ten tydzień i sobie wejdziemy do sklepików, aby się po prostu przebrać w epik. Dobra, no zobaczymy, jak to tutaj z tym nietoperzem pójdzie, plugawym kolejnym. No widzicie, że tutaj jest właśnie jeden za drugim ten nietoperz i wszyscy to są wojownicy, więc to jest takie dosyć ciężkie do przejścia, nie ukrywam, ale tutaj powoli jakoś tam klikamy jednego za drugim. No i jest dokładnie kolejny padł, zobaczcie. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile tutaj jest pod rząd, nie patrzyłem tam w tej rozpisce całej lochów, ale no sami widzicie, że jakoś to idzie. Dobra, no do 900 grzybów myślę, że się pobawimy tutaj, no tam 2 miliony, do 900, ok, padł kolejny, spoko. I tutaj już chyba inaczej wygląda, albo mi się w oczach mieni, albo jest inny obrazek już tego nietoperza. Więc może by to już zwiastowało końcówkę, ale tak czy siak do 900, bo widzicie, że tutaj sporo grzybów na to idzie i nie jest to aż takie spoko, jeżeli chodzi właśnie o expik, więc na razie to sobie olejemy. I jeszcze powiedzmy 200 grzybów na 13 piętro tego pierwszego przeciwnika, bo wiem, że Spark go tutaj pokonał właśnie mniej więcej na naszym poziomie, chyba nawet jeden level wcześniej. Tam jest ten pierwszy wojownik, kolejny to jest mag, tego maga już raczej nie machniemy, ale myślę, że tego wojownika, zwłaszcza że teraz zmieniliśmy broń, może byśmy mogli go machnąć. Patrzę tutaj, ale nic mi nie poleciało za te nietoperze, więc dobra, wchodzimy sobie tutaj. No i mamy licho piekielne, tak jak mówię, no to jest wojownik. No powinien paść, taką mam nadzieję przynajmniej, więc tutaj 200 grzybków na niego. No to za niego już, z tego co kojarzę, dostajemy po 300 milionów expa, więc to jest tak naprawdę ponad połowa levela obecnie, także dosyć dużo. No i będziemy się tutaj starać właśnie go przeklikać. No na razie nie ma żadnych bliskich prób, co mnie w sumie trochę niepokoi. 30 milionów tam widziałem, że było, czyli jedną trzecią HP mu żeśmy zostawili. Troszkę mniej nawet. No ale dobra, no zobaczymy. No mówię, no 200 grzybów tutaj na niego tak popróbować. Jeżeli powinien paść, jeżeli no nam się to nie uda, no to trudno. To już na tym łowcy na razie się wstrzymujemy z klikaniem czegokolwiek i będziemy po prostu czekać, aż się przebierzemy w nowe epiki, bo tych leveli troszkę mimo wszystko tutaj wbiliśmy, jeżeli chodzi właśnie o te epiki. I będziemy tutaj próbować, jak już będziemy mieli wszystkie aktualne na swój level, no nie? Wiadomo, jak to wygląda. No gruncze tą wieżę zamknęliśmy, środowiska też porobiliśmy dosyć spoko. Muszę zaraz zobaczyć, ile ja tam mam jeszcze jedzonek, żeby sobie ocenić, czy ja mogę tam podokarmiać. No tego Lilarysia na pewno, ale to wykijadło w sumie o to mi głównie tam chodzi, żeby popróbować. Tam była, widziałem, jedna taka bliska próba, no ale kurde, chyba jeszcze jesteśmy tutaj za słabi jednak. Jednak uniki lepsze aniżeli wskrzeszenia, na to wychodzi, skoro my tutaj łowcom go nie możemy machnąć. A szkoda, bo może byśmy nawet level dostali, albo by nam niewiele brakowało, to byśmy sobie jutro tam zawki na spokojnie dobili ten kolejny poziom. No ale dobra, no zobaczymy. No już w zasadzie tutaj przesadziłem troszeczkę, no dobra, no jeszcze 40 grzybków ostatnie, którą mamy minutę prawie 25, więc taki akuratny odcinek, troszeczkę jakiś progresik zrobiony, więc tu akurat jestem zadowolony. Te pupile tak naprawdę no już końcówka, nie wiem, czy dam radę nagrać wam
jak sobie klikam to oko, więc w sensie to oko tego Heraldona, więc może po prostu zapiszę dla Was walkę i Wam to pokażę na jakoś tam kolejnym odcinku. I okej, to by było chyba na tyle, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Mam tych jedzonek 11, więc nie tak źle, może tutaj dokarmię to wykijadło do setki, jakby mi tam jakoś, jakbym miał jakoś nadmiar, to zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, jeżeli tak, to możecie oczywiście zostawić kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda dla widzów, na którym jest żywa dyskusja, dużo się dzieje, bardzo wiele informacji można dostać, jeżeli chodzi właśnie o Shakesa, także wbijajcie link w przypiętym komentarzu, subskrypcję z dzwoneczkiem zostawcie. To w ogóle taki najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o te ogłoszenia z końca odcinka. I tyle, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!